Siemanko, witam was serdecznie, tu Kamilion OG. Moi mili, nadeszła wiekopomna chwila, jest już nas 300 osób, 300 subskrypcji właśnie wbiło na kanale. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim nowym widzom, którzy zdecydowali, żeby zostać tu na dłużej. Tak samo dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy już są ze mną od dłuższego czasu. I wydaje mi się, że przyszła najlepsza pora na to, żeby trochę usystematyzować ten kanał. Dzisiaj zaczniemy nową serię, kawały na sobotę. Mam nadzieję, że poprawię wam humor, że będę mógł to robić co sobotę, ponieważ każdą sobotę o godzinie 11 będą nowe kawały, które nagrywam na TikToku codziennie. Jeżeli ktoś chce sobie zażyć codzienną dawkę humoru, zapraszam na mojego TikToka Kamilion OG. Natomiast w każdą sobotę z całego tygodnia będzie zlepka na YouTubie o godzinie 11. Natomiast w niedzielę o godzinie 11 będą vlogi. Czy to luźne vlogi z życia w Holandii, czy to vlogi z pracy, czy to vlogi o tym, jak załatwić coś. Mam nadzieję, że pomożecie mi w kreowaniu tego kontentu. Do tej pory piszecie mi świetne komentarze, proponujecie jakieś nowe tematy na kolejne odcinki. Jestem wam bardzo za to wdzięczny. Dzięki właśnie temu razem tworzymy ten kanał, razem tworzymy ten kontent i mam nadzieję, że będę w stanie dzięki wam tworzyć takie filmiki, które wam się będą podobały. Będę tworzył materiał, który będziecie chcieli oglądać. Zastanawiam się też nad stworzeniem strony na Facebooku, na której razem moglibyśmy dyskutować, co chcecie zobaczyć w niedzielnych vlogach. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, czy pisalibyście się na taką akcję i czy to jest w ogóle fajny pomysł. Przygotowuję się tak samo do projektu, który będziecie mogli widzieć co środę na kanale w godzinach popołudniowo-wieczornych, ale o tym więcej w nadchodzących dniach. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich subskrybentów. Jesteście niesamowici. To wy tworzycie razem ze mną kontent tego kanału. Jestem wam za to bardzo wdzięczny. Nie przedłużam więcej i zapraszam was na parę dowcipów. Lecimy z tym. No i tak, mordo, wiesz, jak to leci. Ty, a w ogóle słyszałem, że przestałeś pić. To prawda? No, przestałem, stary. I to w ogóle przez teściową. Bo jak piłem, to widziałem ją potrójnie. No dobra, mordo, dobra. Ty, a powiedz mi, jak byłeś młody, to miałeś w ogóle jakieś hobby? Robiłeś coś tak for fun? Hobby? No pewnie, że miałem hobby. Nawet dwa. Kobiety i polowanie. Polowanie? Ty, a na co polowałeś? No, na kobiety oczywiście. Ty, mordo, z każdą masz problem. Czemu znowu się z nią pokłóciłeś? No wiesz, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, no i w końcu poprosiła mnie, żebym zgadł, ile ma lat. No i co? No i zgadłem. Oj. Ty, a powiedz mi, ostatnio miałeś problemy z tym snem, no i co, poszedłeś w końcu do lekarza, tak jak ci radziłem? No byłem na wizycie, byłem. No i co ci doradził? No, dużo mówił, no ale zrozumiałem tyle, że zanim tabletki zacznę brać, to lepiej, żebym sobie 50 walnął przed snem. No i co, pomogło ci? No, pomogło. Wczoraj się 8 razy kładłem. Ej, mordo, my tu tak stoimy, weź się ogarnij, masz sklep otwarty. He, a co, widziałeś kierownika? Nie, tylko jakiś magazynier leży na workach. Oj, mordo. Ty, dobra, a powiedz mi, co się z tobą działo na weekend, bo od piątku do niedzieli cię nie widziałem. A, bo kolega z roboty mnie zaprosił na survivale, no i pojechaliśmy, wyobraź sobie. No i tam na miejscu jeszcze dobrze namiotów nie rozłożyliśmy, a jego już żmija ukąsiła, no sam wiesz, no nie będę brzydko mówił, w penisa. No i on do mnie krzyczy, żebym ja dzwonił do lekarza i pytał się, co mamy robić. No i lekarz mi powiedział, że albo się wyssie jad, albo gościu za 12 godzin zginie. Ło, co ty gadasz, chłopie, no i co zrobiliście? No nic, powiedziałem mu, że za 12 godzin umrze. Ło, ty to masz przeżycia, mordo. Ty, słuchaj, bo muszę lecieć, takie ostatnie pytanie na koniec. Wiesz, kiedy chłopiec przestaje być chłopcem, a zaczyna być mężczyzną? No, pewnie kiedy przestaje gryźć paznokcie, a zaczyna się drapać po jajach. No właśnie nie. Dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomi, że jak drapie się po jajach, to nie może później obgryzać paznokci.